Optyk zapewnia Tobie i Twojej rodzinie ważną opiekę i pomoc w dbaniu o zdrowie oczu. Optyk bada wzrok i przeprowadza kontrolę zdrowia oczu. Na wizytę u optyka można umówić się w dowolnym terminie bez potrzeby uprzedniej wizyty u lekarza rodzinnego. Technik optyczny udziela porad dotyczących okularów i szkieł kontaktowych. Dobiera i sprzedaje pacjentowi odpowiednie szkła. Zarówno optyk, jak i technik optyczny pracują w gabinetach optycznych. W większości miast znajduje się wiele takich placówek, które na ogół położone są w okolicy innych sklepów. Większość z nich zapewnia usługi w ramach Państwowej Służby Zdrowia, NHS-u, i zajmuje się sprzedażą i dopasowaniem szkieł. Oto parkarz. Parkarz ma problem ze wzrokiem. Może udać się do optyka z ramienia NHS-u, aby dowiedzieć się, jaki ma problem ze wzrokiem oraz w razie potrzeby otrzymać receptę, która po angielsku nazywa się prescription, na szkła. Osoby mieszkające na stałe w Wielkiej Brytanii są uprawnione do bezpłatnego badania wzroku w ramach NHS-u na terenie Szkocji. Optyka można znaleźć na głównej ulicy miasta, odszukać w książce telefonicznej lub zadzwonić na infolinię NHS-u pod numer 0800 22 44 88 lub 18001 0800 22 44 88 w przypadku użytkowników telefonu tekstowego. U optyka nie trzeba się rejestrować, natomiast na badanie wzroku w ramach NHS-u trzeba się umawiać. Niektóre gabinety optyczne otwarte są codziennie, w tym w soboty i niedzielę. Parkarz wybrał gabinet optyczny i udał się do niego z przyjacielem, aby umówić się na wizytę. Optyk poprosi pacjenta o pewne informacje, np. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, historię zdrowia rodziny oraz problem ze wzrokiem. Optyk może poprosić o te informacje podczas omawiania wizyty lub w dniu wizyty. Jeżeli potrzebny jest tłumacz, należy o tym powiadomić w dniu omawiania wizyty. Pacjent może poprosić o tłumacza tej samej płci, jeżeli mu na tym zależy. Po kilku dniach parkarz staje się w odpowiednim czasie na wizytę. Optyk zaprasza go na badanie wzroku. O badanie wzroku można pytać bez ograniczeń. Jeżeli pacjent nie życzy sobie niektórych badań, należy powiedzieć o tym optykowi. Pacjent ma prawo odmówić odbycia dowolnej części badania. Po badaniu wzroku optyk omawia wyniki z parkarzem. Jego oczy są zdrowe, ale potrzebuje szkieł. Optyk daje mu receptę, dzięki której może nabyć okulary lub szkła kontaktowe w dowolnym gabinecie optycznym. Jeżeli parkaszowi potrzebne jest leczenie, optyk umówi go na wizytę u okulisty w szpitalu. Powiadomi także lekarza rodzinnego parkasza. Badania wzroku są bezpłatne w ramach NHS-u, ale większość pacjentów musi płacić za okulary i szkła kontaktowe. Niektórzy pacjenci otrzymują dopłatę w postaci kuponu, którego mogą użyć przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych. Jeżeli wartość kuponu nie pokrywa ceny szkieł, należy zapłacić różnicę. Więcej informacji na ten temat zawiera film wprowadzający. Kilka dni po badaniu wzroku w ramach NHS-u parkarz nosi nowe okulary i znowu może widzieć wyraźnie. Należy pamiętać, że optyk z ramienia NHS-u pomaga dbać o zdrowie oczu. U optyka nie trzeba się rejestrować. Dorośli są uprawnieni do bezpłatnego badania wzroku w ramach NHS-u co 2 lata. Część pacjentów może otrzymać dopłatę przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych.